Cześć. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, co mnie właśnie spotkało i chciałbym ustrzec Was przed tym samym, abyście nie padli ofiarami tutaj oszustów. Więc jeżeli dzisiaj jesteś tylko oglądającym, to może w swoim otoczeniu masz kogoś, kto za jakiś czas będzie chciał założyć firmę albo właśnie chce założyć firmę. W przyszłości sądzę, że większość z Was jednak będzie miała własne firmy, nieważne co będziecie mieli wpisane w PKD. Więc jeżeli chcesz założyć firmę i nieważne, czy robisz to online, czy robisz to bezpośrednio w Urzędzie Miasta, gdzie masz pełną pomoc do tego, aby prawidłowo ten wniosek przeprowadzić, wszystko jest ok. I słyszysz bardzo ważne słowa, a mianowicie założenie firmy jest darmowe. Zawieszenie, zamknięcie jest darmowe. Powtórzę. Założenie firmy jest darmowe. Mówimy tu o jednoosobowej działalności gospodarczej. Ja miałem tą przyjemność, że 12 kwietnia 2021 roku byłem osobiście w urzędzie, aby złożyć wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej i dzisiaj odebrałem taki list. Nic z nim nie jest takiego nadzwyczajnego. Przesyłka niestemplowana, opłata pobrana, umowa z Pocztą Polską i tutaj mamy numer ID. W dniu 1 kwietnia 2021 nadano z Lublina. Przesyłka marketingowa. To jest coś, co powinienem kliknąć. Niestety, nawet mi na samym starcie to nie kliknęło. Nie doczytałem do tego przesyłka marketingowa. Po lewej stronie mamy CFIDG, ulica Marszałkowska 115-00102 Warszawa. Zwroty kierować do skrytka pocztowa 14-00504 Warszawa 15. Po pierwsze, zwroty już są na skrytkę pocztową, a po drugie, no, adres Warszawa, wiadomo, no, kojarzy nam się to z tym, w większości powinno nam się kojarzyć to z tym, że okej, zakładam działalność, wszystko jednak jest w stolicy, wysłali mi pismo, to może jest ono poprawne. A mówimy o tego typu piśmie. No, jak możecie zobaczyć, na tym piśmie mamy, oczywiście dane zakreśliłem. Co jest najważniejsze? Po lewej stronie u góry Warszawa 13 kwietnia 2021. Pamiętacie, mówiłem Wam, 12 składałem wniosek o rozpoczęcie działalności. 13 już wysłali list lub przynajmniej zostało to nadane. Więc jak szybko mają wgląd do tych danych? Tu są moje dane i co mam napisane? W związku ze złożeniem wniosku dokonanym wpisu firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie artykułu 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 została utworzona baza danych CEFIDG. Celem CEFIDG jako centralnej bazy danych jest przechowywanie informacji o firmach i działalnościach gospodarczych założonych na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dane gromadzone są w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych CEFIDG.eu i są dostępne do wglądu dla podmiotów gospodarczych, osób prawnych oraz organizacji państwowych ubiegających się o przedłożenie informacji o kolejno wpisywanych przedsiębiorstwach. Aby firma została wpisana do bazy firmy CEFIDG, należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 168 zł do dnia 22 kwietnia 2021. Opłata jest jednorazowa i konieczna, aby dane państwa firmy zostały wpisane do centralnej bazy danych CEFIDG. Niniejsze pismo zostało sporządzone i przesłane zgodnie. Jak na dole widzimy, od razu mamy podpięty cały tutaj druczek wypełniony i termin płatności 22 kwietnia 2021. Na start, jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, kurde, tutaj coś trzeba opłacić, w sumie 168 zł, tak, 168 zł, to nie jest tak dużo, ale pamiętam jak, no właśnie, cały czas jest ta informacja, założenie firmy jest darmowe, mimo jednoosobowej działalności gospodarczej. Od razu wykręciłem numer do pani, która mnie obsługiwała w Urzędzie Miasta. Mówię, wie pani co, bo z tego co pamiętam, pani mówiła, że założenie firmy jest darmowe, a ja dzisiaj dostałem taki list i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Jak najbardziej zostałem poinformowany, że taka skala, to jest bardzo duża skala i tego typu oszustwa niestety są codziennością. I chociaż podobno są prowadzone postępowania w tym temacie, to te firmy rosną jak grzyby po deszczu. Jedna się zamyka, kolejna się otwiera. Nie mają pojęcia, skąd to się bierze i skąd mają dostęp do tych danych tak szybko.
jest powiedziane, że prędzej czy później i tak każdy nowo zakładający swoją działalność dostanie tego typu pismo z próbą wyłudzenia tych pieniędzy. Teoretycznie nie jest to dużo, ale jeżeli jest skala, że codziennie powstaje kilka nowych firm, to naprawdę może to urosnąć do no, dość dużej skali. 168 zł razy 10 osób, już mamy 1600, razy 100 osób, to już mamy 16 tysięcy. Więc od każdej działalności, jeżeli ktoś się na to nabierze, wyśle. Oczywiście tutaj obowiązują też przepisy, że można wypowiedzieć to i tam jest do tego odpowiedni wniosek, tylko w ciągu 2 dni od wysłania pieniędzy. Potem niestety nie uwzględniają reklamacji. Działają pełnoprawnie. I właśnie, skoro o tym mówimy, to tutaj była mowa o tym, więc to sprawdzimy. Sprawdzimy, jak ta strona się nazywa i wygląda. Więc wpisujemy CIFDGEU. To jest właśnie warte na start zobaczenia. CIFDGEU. Mamy już witrynę, która jest not secure, jak możemy zobaczyć. Nie jest zabezpieczona, więc nawet nie wysilili się na to, aby zapłacić konkretną kasę za tutaj firmę, za serwer. No i mamy stronę CIFDGE. Katalog firm, regulamin, poradniki oraz kontakt. Zarejestruj się, aby dodać firmę do katalogu CIFDG. No, po prostu witryna, do której możemy należeć, aby nasza firma istniała w sieci, tak zwana wyszukiwarka firm. I teraz trochę tutaj ich jest. Nie będziemy teraz tutaj przeglądać tego całego katalogu tych firm. Ciekawy jestem, czy każda z tych firm wyraziła zgodę i zapłaciła to. Ale dobra, nie o tym mowa. Mamy stronę, mamy kontakt. No i kontakt, mamy Marszałkowska 115, Warszawa, biuro obsługi jest. Ok, więc na co zwrócić uwagę na start? Zobaczcie, przede wszystkim CIDG to jest to, co nas interesuje, czyli CEIDG, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CIDG, nie CEFIDG. Dodali F, tak? I zamienili miejsce. Nie, dodali tylko F. Dodali F. I to wystarczyło, żeby dodać F i na tym cały proceder polega. Dobra, mamy wyszukiwarkę w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Mamy nazwę firmy CIDG i sobie poszukamy, zobaczymy, na czym to polega. O, jak tu jest rower, to ja, no, nie wiem, czy nie trafię. Ok, i szukamy firmy. No i co mamy? Mamy dwie firmy na dzień dzisiejszy. Na start, jak już mamy, komercyjny internetowy katalog firm Paweł Świątek. Mamy numer NIP, mamy REGON. O, i mamy nasze dane, z których ja dostałem listy. Warszawa, Marszałkowska 115. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych jako przeważająca działalność gospodarcza. Oczywiście 9 października do 1 kwietnia. O, akurat na Prima Prilis będzie wykonywanie data wznowienia. Tak. I tutaj mamy drugie. Działalność portali internetowych. Podklasa to obejmuje działanie witryn internetowych i działanie pozostałych witryn. No, więc pisali sobie PKD, tutaj było data rozpoczęcia, tutaj wznowienia i co? No to jest normalna firma, która w ogóle nie ma nic wspólnego z tutaj Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, bo mamy tutaj CEFIDG. Ale tutaj chyba nie ma nic rozwinięcia tego skrótu, więc to jest typowa zagrywka. No i są ludzie, którzy wpadają w to i płacą. Zobaczmy jeszcze drugą firmę. Tutaj mamy też to samo. Tu już mamy katalog firm. Marszałkowska numer 58. O, 2019 rok, 2020 była zawieszona. Tu już mamy jako główne PKD przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, hosting i podobna działalność. Więc są tego typu firmy, ale czy to jest od dzisiaj? Bo też powiedziałem na starcie, że to nie jest od dzisiaj. Wystarczy sobie wpisać CIFD, CFIDG. Ach, wyszło nam teraz. Dobra, robimy tak.
gogle. I tu piszemy CFIDG. To w ogóle podpowiada wyszukiwarka gogle. Gdzie zgłosić? Centralna ewidencja firm i działalności gospodarczej. O, tu już są 147 zł. Mamy wiele nagle tutaj wyszukiwań, które nam znalazło. 2019 rok bezprawnik. Do walki z tym procederem bezprawnik się nam przyłączył. OK. TechWP.pl. Brzmi znajomo. 2018. O! 2014. Forum prawne. I 2 października 2014. Webinsider.pl. Wejdziemy na tą stronę i zobaczymy, co tu takiego jest. Webinsider. Webinsider opisuje o tym całym procederze. Mamy tutaj naprawdę... O, też jest wrzucone pismo. To jeszcze była Nowogrodzka 50. Fajnie sobie przerzucali się tymi stronami. Widzicie to wszystko. Też jest blankiet. O, też jest całe porównanie, więc tutaj warto też wejść na webinsider.pl, CIFDG Warszawa, bo też dają pełną informację. Nawet mają tutaj, jak jeszcze było na Nowogrodzkiej, kiedy jest otwarte, kiedy nie, wszystkie dane, czyli też zrobili taki research. O, to nawet jest e-mail od innych czytelników, czyli aktualizacja. Wystąpiły zmiany. Paweł zamknął działalność gospodarczą na 2015. Przejął Wojciech Głaz. O, czyli Paweł Świąder, którego ja teraz dostałem, już był kiedyś tutaj. Nie wiem, czy teraz dobrze zobaczycie. Dobrze, jest widoczne. Paweł Świąder. 2013, rozpoczęcie 2015. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie nie klasyfikowana. Potem Wojciech Głaz. No i widzicie, to są ciągle te same osoby, bo Paweł Świąder teraz wrócił. Wrócił nam tutaj do tego, aby pomóc i wsparcie biznesu, aby znowu od ludzi wyłudzać pieniądze i ich naciągać. Skoro jest aktualizacja, tutaj mamy. 2 października 2014. Po raz pierwszy powstał ten artykuł informujący już o tym rodzaju oszustwa, wyłudzeniu od przyszłych przedsiębiorców, nowo powstałych przedsiębiorców, jednoosobowej działalności gospodarczej. A tutaj mamy aktualizacja 11 grudzień 2019. Proszę bardzo, jest 5 lat i ja wam dzisiaj wrzucam, mamy 16 kwietnia 2021. 7 lat. 7 lat, jak proceder trwa, jak mówią w Urzędzie Miasta, że policja z tym walczy, ale nic nie może zrobić. Więc jedyne, co pozostaje, to przestrzec przed wysyłaniem pieniędzy i żebyście po prostu pamiętali, założenie firmy, jedno z swojej działalności gospodarczej, nic was nie kosztuje. Jeżeli dostaniecie tego typu list, jak już widzieliście, tutaj koperta i list, który widzicie na początku, który możecie zobaczyć na webinsider.pl, proceder trwa od 7 lat. Oni zakładając i zamykając te firmy, zarobili już pewnie krocie. To jest to, co dzisiaj udało mi się znaleźć. Jeżeli macie coś w tym temacie, jeżeli dotknął was ten temat lub waszych bliskich, piszcie w komentarzach, dajcie znać. Jak macie jeszcze coś dodatkowego, to postaram się też może zaktualizować ten materiał, dodać jeszcze to, co wy dorzucicie. A może również zostaliście oszukani w ten sposób i straciliście te pieniądze lub macie jakiś kontakt, próbowaliście dzwonić i cokolwiek robić. Ja nagrywam materiał od razu, jak tylko się o tym dowiedziałem, nie wygrywałem jeszcze żadnego telefonu do tej firmy, ani nie próbowałem się z nim skontaktować, po prostu nie zamierzam zapłacić im 168 zł, tak o, bo wysłali mi list. Mam nadzieję, że dla was coś wniósł materiał, jeżeli tak, to subskrybuj kanał i daj kciuk w górę. Tyle ode mnie, dzięki, cześć.